Wojewoda podkarpacki zatwierdziła złożony przez starostwo powiatowe w Tarnobrzegu projekt dotyczący rozbudowy kolejnego odcinka drogi powiatowej ulicy Kościuszki w Nowej Dębie. Mieszkańcy nowej dęby korzystają już z wyremontowanego w pierwszym etapie przebudowy ponad pół kilometrowego odcinka ulicy Kościuszki. Starostwo powiatowe starało się o dofinansowanie na rozbudowę kolejnego odcinka drogi w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wojewoda Podkarpacki zatwierdziła projekt, dzięki czemu w drugim etapie rozbudowy zmodernizowanych zostanie 510 metrów drogi powiatowej. No bardzo się cieszymy, bo znaleźliśmy się na szóstej pozycji na 12 przyznanych dofinansowań. No więc możemy przystąpić do ogłaszania przetargu i realizacji kolejnego etapu, drugiego etapu drogi, drogi powiatowej. Wartość projektu wynosi 1 199 000 złotych. Deklarowana kwota dofinansowania wynosi blisko 600 000 złotych.